Rozmowy z największymi zbrodniarzami ostatniego ćwierćwiecza wstrząsnęły kiedyś polską opinią publiczną. Wielu skazanych jest już na wolności. Inni zniknęli z życia publicznego. Ale o tym, co zrobili, nie można zapomnieć. Cela numer. Nie pozwala przejść obojętnie obok zbrodni sprzed lat. Fałszerzy, więzienna arystokracja. Tak na Montelupich mówią o Zdzisławie Nerce. Podobno nie ma takiej rzeczy, której nie potrafiłby podrobić. Interesuje się także malarstwem, ale nigdy nie było ono jego głównym źródłem utrzymania. Żył z pracy swoich rąk, ale rąk genialnego fałszerza. Czy podobnie jak pieniądze, dokumenty, biżuterię, sfałszuje także prawdę o sobie? Fałszowanie to już przemysł. Z malutkich manufaktur powstają nowoczesne fabryki papierów wartościowych. Najczęściej fałszuje się dolary. To całkiem intratny interes. Idealnie podrobioną 100-dolarówkę można kupić za 30 prawdziwych dolarów. Fałszują wszystko. Wszystko, co się da sfałszować. Począwszy od czeków, od świadectw udziałowych, które były kiedyś w obiegu, poprzez pieczątki, poprzez wszelkie maści dokumenty, czeki. Na banknotach kończąc. Klej i nożyczki poszły do lamusa. Na doklejone na banknocie zera nikt się już nie nabierze. Niezbyt wyrafinowany sprzęt do komputerowego podrabiania pieniędzy może kosztować 2,5 miliona złotych. W dawnych czasach, w tej chwili już jest to technika bardzo rzadko spotykana, fałszerze podejmowali próby wykonywania właśnie nieoryginalnych banknotów poprzez rysowanie ich odręczne. I osoba, że tak powiem, z zacięciem artystycznym i z chęcią pozyskania większej ilości pieniędzy potrafiła wykonać bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre banknoty, które też dla przeciętnego odbiorcy były naprawdę bardzo trudne do rozpoznania. Zawodowy fałszerz to także świetny psycholog. Żyje z ludzkiej naiwności. Nie brakuje ludzi naiwnych, którzy kupują złoto czy innego rodzaju biżuterię z tak zwanej ręki. Czasem można nawet się spotkać z wyrobem, na którym jest ewidentnie wyciśnięty, że tak powiem, znaczek met, że jest to przedmiot wykonany z metalu tylko. Ale ludzie patrzą, no coś tam się dzieje w obrębie tej obrączki czy tego pierścionka, coś tam jest, więc to pewnie jest próba. We Wrocławiu aresztowano fałszerza, który wypuścił 13 milionów dolarów. Agenci amerykańskiego Secret Service byli zdumieni jakością podróbek. Banknoty były lepsze niż oryginały z mennicy. W tej chwili ludzie wpadają na pomysł, że może sobie pofałszuje pieniążki, więc rzuca dany banknot do skopiowania na papierce i w ten sposób powstają fałszywe banknoty, właściwie bez jakiegoś większego przygotowania. I te banknoty często udaje się wprowadzić w obieg. W Polsce fałszerstwo jest surowo karane. Najłagodniejszy wyrok to 5 lat więzienia. Za co pan najczęściej ląduje za kratkami? Najczęściej za fałszerstwo dokumentów. Właściwie tylko za jedno? W zasadzie tak. Ile pan już przesiedział w więzieniu? Myślę, że ponad 30 lat. Czyli więcej niż połowę życia? Tak. Wliczając to dom dziecka i zakład, to w zasadzie całe życie. Całe życie. Pije pan dużo? Alkoholu? A nie. Wcale nie piję. Nie pije pan w ogóle alkoholu? Nie. To znaczy, nie mogę powiedzieć, że nie miałem alkoholu w ustach.
że muszę spróbować, jak to smakuje. No nie smakuje, nie piję. Po pierwsze nie piję, dlatego że to jest wymóg mojej pracy. Boi się pan o ręce? Tak, bardzo muszę dbać o to, żeby ręce mi się nie trzęsły. A nie trzęsą się jeszcze? Nie. Myślę, że nie będę, bo nie będę pił. Chroni pan swoje ręce? No tak. Jakkolwiek nie zupełnie jej uchroniłem. Był czas, że miałem tą rękę prawą, czyli tą, którą pracuję, bezwładną. Jak pan widzi, jest całkowicie pomiażdżona, nie? A to jest efekt buntu w Raciborzu. Buntu w więzieniu. Była bezwładna, niemniej chirurg mi ją doprowadził z powrotem. A co się stało z tą ręką? No, odpałą dostałem, także wszystkie kości poszły, jak widać, zmiażdżone. Była bezwładna zupełnie, ale... Który to był rok? No, początki wszelkich zadym w Polsce, tego zwrotu. Nie? Nie bał się pan wtedy, że ta ręka już stracona? Bardzo się bałem i usiłowałem już się nauczyć lewą ręką. Znaczy przerzucić te możliwości na lewą rękę, co mi niesporo, nie bardzo szło. Można się przyzwyczaić do więzienia? Do wszystkiego można się przyzwyczaić. To tak może troszkę brzydko powiedziane, ale można. Człowiek jest taką istotą, że wszędzie się przyzwyczai do wszystkiego. Ja też się przyzwyczaiłem, ja tutaj nieźle prosperuję, tak to można nazwać. Nie? Funkcjonuję, żeby ładnie zabrzmiało. Funkcjonuję tu nieźle. Gorzej po długim wyroku funkcjonuję na wolności. Na wolności. Zderzam się z taką inną rzeczywistością. Nie? Bo tu paradoksalnie, no nie mam tu przyjaciół, tu znajomych i mogę wiele rzeczy załatwić, mogę wiele rzeczy przedsięwziąć. Natomiast po tamtej stronie nagle zderzam się z czymś, czego nie mogę. Idę gdzieś do urzędu i okazuje się, że ktoś mi tam stawia opór, czym mnie denerwuje. Szybciej pan sobie sam zrobi dokument, niż wyprosi u niego. Dowód osobisty, tak naprawdę to mam drugi w życiu, który mi zrobiło państwo, resztę zrobiłem sam. W miarę potrzeb. Bo to długo trwa w urzędzie. Robię sobie swój oryginalny dokument na bazie tego, co wiem o sobie. No i co wiem o dokumentach. To znaczy robię sobie dowód sam osobisty. Nie chodzę po urzędach. A skąd się wzięło fałszerstwo? Ma pan jakiś talent do malowania? Tak, ponieważ mam talent. Znaczy, w domu dziecka już zacząłem malować, jako dziecko. No. To wszystko pańskie obrazy? To akurat tak. To moje prace. Czy pan się uważa za artystę? Nie, za rzemieślnika. A fałszowania to się nauczył pan sam, czy byli tacy, co pana nauczyli? Sam wykorzystałem możliwości manualne, możliwości rysunku, te zdolności. Ktoś mi kiedyś zaproponował, żebym zmienił w dowodzie zdjęciu. To było pierwszy raz? Tak. Cóż, wydało mi się, że dziwnie łatwe, takie proste. Co się wtedy robi? No, trzeba zrobić suchą pieczęć. Ponieważ wcześniej już robiłem różne pamiątki metodą trawienia w metalu, no to szybko wytrawiłem w metalu negatyw tej pieczęci, którą odciskałem na zdjęciu przyklejonym, uzupełniając to, co już jest w dowodzie. No to prosta metoda, ale skuteczna. Ma pan dobre produkty? Myślę, że najlepsze. A co się jeszcze podrabia? Dokumenty tożsamości, dowody? No i pieniądze. Jako, że jak ten świat długo istnieje, pieniądze zawsze ludzie będą podrabiali. Ale pieniądze to dzisiaj podrabia się komputerowo, to dzisiaj... No, zupełnie co innego. To komputerowo nie robi się matrycy jako takiej. Ja, żeby zrobić banknot, musiałem zrobić 4 matryce na każdą stronę. Czyli trzeba być te matryce ręcznie, robić rysunek i tak dalej, i tak dalej. A czym to się różni od obecnych? Tym, że obecne podróbki w zasadzie są płaskie. Chociaż w tej chwili na przykład czytam w prasie, że już podrabiają. Chodzi o przetłok. To jest to, co się wyczuwa w banknocie pod ręką. Matryca, wiadomo, po uderzeniu zostawi odcisk. Natomiast taki płaski rysunek nie zostawia tego. Które banknoty trudniej i najtrudniej podrobić? Najtrudniej polskie banknoty i marki. Polskie dlatego, że z racji znaku wodnego, który jest trudny do zrobienia. Jakkolwiek niemożliwy jest do zrobienia. I technologia zrobienia znaku wodnego jest już znana od dawna. I te wszystkie bajki o niemożności zrobienia należy odłożyć do bajek. Da się zrobić znak wodny, ale to jest trudne. Polskie banknoty są trudne graficznie. A dla przykładu musiałbym zrobić około 15 matryc na jedną stronę. To jest w stosunku na przykład do dolara, gdzie zrobię tylko 4. I są w miarę wygodne, czy czytelne. Matwanina graficzna polskich banknotów jest okropna. Trudna.
I nie podjąłbym się zresztą Polski Bank. No to z tej racji, że żyję w tym kraju, wiadomo, że dostałbym odpowiednio więcej. Dostaje się więcej za polskie banknoty? To zrozumiałe, to w każdym kraju każą za swoje banknoty bardziej. A znaczy, to nie znaczy, że ja nie próbowałem zrobić polskiego banknotu. Próbowałem i zrobiłem go, no powiedzmy, do przyjęcia, ale nie zadawalał mnie i dlatego nie zrobił. Dolary panu wychodzą nieźle. Do 1986 roku to były najlepsze banknoty w Polsce. Później mnie ktoś tam pobił, jakiś student z Wrocławia. Zrobił lepiej, korzystając z tej samej zresztą technologii. Znaczy, tak bym nie podpatrzył, zrobił to doskonale, dobrze, dobrze. Albo po prostu zapomniano już o nędzce. To znaczy, ja już przeszedłem do historii. W tej chwili w konfrontacji z tymi, którzy podrabiają banknoty metodą komputerową, drukarek laserowych i tak dalej, no nie mam małe szanse, jakkolwiek nie jestem całkiem bez szans, bo moje zawsze będą miały przetłok, będą, tylko dokładność jest istotna. Dokładniejsze są te podróbki obecne, bardzo dokładne, praktycznie nie do odkrycia. A dałoby się połączyć dwie metody, pańską i komputerową? Tak, ale już jestem za stary. No. Poza tym, no gdybym na przykład w tej chwili się zdecydował na podrobienie jakiejś tam sumy czy ilości banknotów, to nieopłacalne byłoby dla mnie z tej racji, że mógłbym już dostać karę śmierci. No w zasadzie mam 55 lat już i no gdybym dostał 10 lat, to co? To koniec życia, w zasadzie skończyłbym go tutaj. A nie chcę. Tu się niechętnie umiera, nie? W tym specyficznym miejscu. Znaczy, mogę umrzeć wszędzie tutaj, no. Śmierć nie wybiera, ale wolałbym po tamtej stronie muru. Dlatego nie pozwolę sobie na podróbki dolarów. Jak szybko taki jeden banknot pan wykona? Mówi pan o pojedynczym banknocie. Pojedynczym banknocie. Mówiąc o pojedynczym banknocie, ma pan na myśli ręczną robotę. Ręczną? Ręczną. W ciągu 8 godzin jestem w stanie zrobić obie strony 100 dolarówki w miarę do przyjęcia. W miarę, to znaczy dla dyletanta, który niewiele ma wspólnego z dolarami. Robił pan tak na szybko, jak pana przyparł do domu? Tak, sprawdzałem się, tak. Najczęściej robiłem to na święta, kilka banknotów ręcznie, żeby nie robić matrycy, nie bawić się. To bardzo żmudna, benedyktyńska praca, ale bardzo cieszy. To znaczy, daje mi tę satysfakcję, że a tak z ciekawości powiem panu jako kawał. Kiedy zacząłem tę swoją produkcję, uczyć się dolara, musiałem o dolarze wiedzieć wszystko. Uczyłem się go od podstaw, od pierwszego banknotu, po całą technologię produkcyjną. Musiałem poznać technologię. Czytał pan na ten temat? Bardzo dużo. No i uczyłem się tego banknotu półtora roku. Po półtora roku wyprodukowałem swój pierwszy banknot. I ponieważ miałem kolegów cinkciarzy, no o koni, polazłem do jednego ze znajomych, a on jak mnie zobaczył, zapytał, masz coś? Mam. A w tym czasie był zabroniony handel dolarami, był zabroniony. Wtedy z kieszeni z ręki podałem mu ten. On wziął to do ręki, on był starym koniem, starym cinkciarzem. Pomielił ten banknot i mówi, kicha, niedobry. Wtedy się załamałem, przez okres 2 tygodni w ogóle nic nie robiłem. To ja tyle pracy wbiłem w ten jeden banknot, a on tak po prostu sobie powiedział, że to niedobre. I co? Wtedy wpadłem na pomysł, a dlaczego niedobre? Papier. Banknot. No jednym wyjściem było zdobycie oryginalnego papieru. To się stało możliwe w momencie, kiedy zrozumiałem, że zwykły banknot jednodolarowy, czy o niskim nominale, zamienić na banknot o wysokim nominale, o takim, który mnie interesuje, czyli 100. Wtedy padłem na pomysł, żeby zmyć banknot. Jak go zmyć? Znów musiałem się uczyć tego, dlatego mówię. No, do drukarni polazłem, przyjąłem się do pracy w drukarni w Krakowie, żeby zobaczyć, jak myją sita. No, dowiedziałem się, czym się myje, że toluenem, że dolutem. I zmywałem w toluenie. To długo trwa. Pamięta pan próbę? Tak, pamiętam. Całą noc sterczałem nad garkiem, w którym się moczyły banknoty. Muszę pan powiedzieć, jako ciekawostkę, w tym czasie banknot kosztował, znaczy jedynka kosztowała 70 zł. 70 zł. To było tanio, dolar był tani. Kupiłem tego 50 stów. Jest jedynek. I wszystkie je umieściłem w takim dużym garku. No i obserwowałem, czy to się rzeczywiście wymywa, czy nie mieszałem. Nie bardzo to szło. Dopiero nad ranem okazuje się, że to trzeba czasu. A wywlokłem te banknoty, nie bardzo zadowolone. Były brudne, z zaciekami, niedomyte. A powtórzyłem ten zabieg następną noc. Okazało się, że są czystsze, ale takie wymięte. Takie niewłaściwe. Wpadłem na pomysł, żeby je zanurzyć w wodzie czystej już i to spróbować przeprasować.
nie dał egzaminu. Przepracowała mnie dopiero przez bibułę zwykłą. Okazało się, że jak już panu powiedziałem, metodą prób i doświadczeń, po przepracowaniu przez zwykłą bibułę, taką, która służy do wybawienia tam atramentu, okazało się, że bibuła wyciągnęła część wody, to znaczy ten papier nadawał się do druku, do druku, powtórnego druku. A duże serie pan wypuścił? Około 2000 banknotów 100-dolarowych. 100-dolarowych? Tak. To szło. Ja sam osobiście też sprzedawałem. Znaczy, polazłem do rynku i wszystkich koni napaszerowałem tym. Ktoś wykrył pańską pracę jako fuszerkę? Nie, nie. Mnie złapano przy pracy. Ale nie było banknotów. A tylko dlatego, że ktoś pana wysypał? Tak. A mnie nie zabrano banknotów, nie zabrano matrycy. A dlaczego panu nie udowodnili? Ponieważ ekspertyza tych kawałków metalu określiła, że jakkolwiek mogłyby to być matryce, jednak nie da się autorytatywnie stwierdzić. Dokładnie tak to brzmiało. Ja nawet długie lata trzymałem tą ekspertyzę na pamiątkę. Nie da się autorytatywnie stwierdzić, nie można, czy to już było ujęte, czy to rzeczywiście były matryce służące do produkcji. A dlaczego pan coś z nimi zrobił? Rzuciłem je do kwasu. Znaczy strąciłem w momencie, bo jak wyglądało aresztowanie. Znaczy pracownia miała wejście od góry. A było bardzo wąsko, to wpuścili psa i pies mnie aresztował. No, mogę użyć takiego sformułowania. Pies skoczył do środka. Na mnie złapał mnie tu za kargi, unieruchomił. Ale jeszcze rękami zdążyłem do kuwety z kwasem azotowym wtrącić wszystkie matryce. I kwas je wyżarł. Tak, no był taki wspaniały policjant, który się rzucił, złapał i wyrwał to z kwasu. Ręką gołą. Kwas nie działał szybko, azotowy, więc wyrwał, wyrzucił to na podłogę, ale to przecież ulegało dalszemu trawieniu. Już zanurzone raz w kwasie, strawiło się, to jest mikrorzeźba. A on nic mu się nie stało z tymi rękami? Nie, no oparzono. Co teraz się podrabia? Dokumenty. Wszelkiego rodzaju zapotrzebowanie jest na pieczęcie, świadectwa, briefy, czyli o, tam takie różne dokumenty państwowe. A świadectwo to czego? Prawa jazdy? O, prawa jazdy najczęściej. A dzisiaj prawo jazdy takie podrabiane ile kosztuje? Podrabiane bez wpisu, tak? No, tylko około 4 baniek. A z wpisem? Z wpisem 12. A co to znaczy z wpisem? To znaczy, że ma się chody gdzieś w dziale komunikacji, i tam ktoś umieści to nazwisko, wiadomo. Bo podrobione prawo jazdy nie oprze się policji. Pierwsze sprawdzianie i się leży, prawda? Bo nie figuruje w komputerze. To jest tylko fiszka. A z czym panu idzie najtrudniej? Co jest najtrudniej podrobić? Najtrudniejszą pracę można wykonać. Ja myślę, że wszystko robią ludzie. Skoro jeden potrafił to wymyślić, drugi też potrafi podrobić. I tak jest na tym świecie niestety. Nie mam trudności. Po prostu podejmuję się każdej pracy. A czy ktoś używał pana na przykład z urzędów? Policja czy pana nie używała? Mogę tego powiedzieć, wie pan, muszę się z tego pytania odpędzić niestety. Jednak tak, korzystali z pana możliwości? Ja nie mówię ani tak, ani nie. To niech pan znajdzie jakąś inną formułkę, żeby to opowiedzieć, nie podając szczegółów. Lubią mnie. Lubią pana. A używają pana jako eksperta, który podrobił? Nie, nie. Fałszerze są zamkniętą grupą, prawda? Zna pan ich wszystkich? No sporą część. Znam tych najlepszych, bo takich partaczy nie chcę znać. To jest duża grupa w Polsce? W Polsce? Dokładną liczbę pan chce? 15 osób. To bardzo niewiele jak na taki duży kraj. Złoto pan też podrabia? No tak, to jedna z większych moich podróbek, jako że sprzedałem tego, no umówmy się, około 20 kg złota. Wyrobię. To spora ilość, prawda? Ale ciekawostką jest to, że trzeba było wielu lat, żeby nauczyć się robić punce. Co to jest punca? Punca, proszę pana, to jest pieczątka Urzędu Miar i Wag. Czyli to, co jest w środku, czyli tą pieczątkę, zrobić tak, żeby ominąć prawo. W kodeksie braźniewskim, kto podrabia znak państwowy, podlega karze do lat 5. Ja nie podrabiam tego znaku, ja robię swój znak. Ale on nie jest dokładnie taki, który umożliwiał prokuratorowi oskarżenie mnie o podrobienie znaku państwowego. Natomiast musi przypominać do złudzenia ten oryginał. Ponieważ dla normalnego dyletanta, takiego laika, który kupuje ode mnie złoto na ulicy, dla niego ważna jest pieczątka i co tam pisze. Powiedzmy, pisze 750, to on już wie, że to jest 18, czyli próba 18.
Ale ta punca to nigdy nie jest oryginalna punca. Nigdy, bo ja nigdy nie robiłem matrycą tej punce, zawsze ręcznie. Co zresztą musiałem udowodnić na sprawie, ponieważ rzeczoznawca, jakiś tam złotnik udowadniał sądowi przede mną, że to jest niemożliwe, żebym ja robił ręcznie, że jest niemożliwe zrobienie ręcznie punce. I wtedy sąd... Że na pewno była matryca. Tak, a wtedy groziło mi to 10 lat. To zasadnicza różnica, 5 a 10. Wtedy poprosiłem, żeby mi umożliwili wykonanie tej pieczątki tutaj. No i sąd się przychylił. Sprawa się odwróciła i na następnej sprawie... Robił pan w sądzie te punce? Te punce. Ile trwało takie robienie? To błyskawicznie się robi. W zasadzie nie patrzy się tam, to się robi na pamięć. No ale no, w każdym razie robię te pieczątki ręcznie, plus napis dodatkowy, żeby uwiarygodnić wyrób, to jeszcze tam zwykle dopisywałem dedykację. Tam od ojca, no, w dniu imieniu od ojca, czy tam urodzin i tak dalej, nie? Dedykację. To musiałem ryć. To szło jak ciepłe bułeczki. Przez okres 2 lat sprzedawałem tego takiej ilości, że w zasadzie opływaliśmy we wszystko. Czy pieniądze się pana trzymają? Nie. Łatwo przychodzą mi pieniądze. Cieszą mnie, kiedy mogę je zrobić, kiedy mogę zapewnić tej drugiej osobie, która jest ze mną. Maksymalne wygodnictwo i dużo pieniędzy, natomiast ja osobiście nie cieszę. Nie jestem materialny. To nie jest paradoks. Naprawdę nie jestem materialny. Gwiżdżę na te pieniądze, ponieważ wiem, że mogę je zrobić w każdej chwili. Przepuścił pan już sporo forsy. 3-krotnie w życiu przepuściłem majątek. Duży to znaczy. No, na te warunki obecne polskie duży, bo duży 3-krotnie. Usiłowałem się podnieść, stanąć na nogi. Udało mi się i potem zaraz to straciłem. I tracę zawsze. Każda moja wpadka do więzienia kończy się totalną utratą wszystkiego, co miałem tam. No to proste. Kiedy nie ma się własnego domu, a ma się gdzieś tam jakieś rzeczy tam u kogoś, to się je traci. Nie próbował pan założyć rodziny? Nie. Uważałem, że facet tego typu jak ja nie powinien zakładać rodziny. Jeżeli ma się w zanadrzu ciągle perspektywie siedzenia, to po co? Po co unieszczęśliwiać kogoś? Marzyło mi się zawsze dziecko, tylko że nie było go z kim zrobić. Ale pakowałem się do więzienia i w więzieniu się dowiedziałem, że Basia, czyli moja konkubina, jest w 4. miesiącu ciąży. Dziecko moje urodziło się, kiedy ja już miałem wyrok, duży. Znaczy 5 lat. I jeszcze nie wyszedłem na wolność, tak na czysto, żebym mógł sobie powiedzieć, jestem, mam dziecko i mogę się nim zająć. A to jest pańskie dziecko? Moje. Córka, jak ona ma na imię? Karolinka. A ile ona ma lat teraz? No, teraz 8 rok. Kochają pan bardzo? O, straszliwie. Okropnie, jeżeli tak można to wyrazić uczucie. Myślę, że... Co będzie z Karolinką? Trudno mi powiedzieć, co będzie. Bardzo bym chciał, żeby była ze mną. Znaczy, żebym to ja się opiekował dzieckiem. Jako, że... Ja myślę, że nikt nie daje jej tego, co ja osobiście. Nie? Znaczy, tyle uczucia. No ale wszyscy się będą bali, że poza uczuciem daje pan jeszcze wiedzę, której nie powinna posiadać. A nie takiej wiedzy jej na pewno nie dam. Nie. Wiedzę, jeżeli chodzi o malarstwo, tą dziedzinę, tak, ale... Nie. Żadnych takich historii, nie, absolutnie. Jak panu powiedziałem, mam tylko jedną córę, nic więcej. Nikogo. A kim by pan chciał, żeby ona była? No, moje marzenia czy do tego są duże. Chciałbym, żeby była kimś, no. Niezwykłą taką szarą myszką. Chciałby pan, żeby Karolinka była bogatą osobą? Tak. Chciałbym, jako że pieniądz że otwiera sporo drzwi. Może nie wszystkie, ale sporo. I chciałbym, żeby się wiodło. Nie tak jak mnie. Kiedy mnie tłukli po domu, w domu dziecka po mordzie, to chodzi z dziewczynką i należy się jej coś ode mnie. I przeraża mnie fakt, że mogę umrzeć i nie zapewnić jej tego. No, to... Ten człowiek obdarzony jest tyloma talentami. Ma złote ręce stworzone do malowania, wrażliwość artysty, precyzję i benedyktyńską cierpliwość. I wszystkie te cechy obrócił przeciwko sobie. Kim byłby, gdyby swój nieprawdopodobny talent wykorzystał inaczej? Powiedział mi, że jego 8-letnia córeczka maluje coraz ładniej.